wolnym państwie wolni ludzie mają bezwzględne prawo do prawdy i do poszukiwania tej prawdy. Janusz Kurtyka był historykiem z zawodu i z zamiłowania. W 2000 roku objął stanowisko dyrektora oddziału IPN w Krakowie. 5 lat później został wybrany na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ślubowanie złożył w Sejmie 29 grudnia 2005 roku. Za jego prezesurę IPN stał się jedną z najważniejszych instytucji polskiego życia publicznego, a sam Janusz Kurtyka został ważnym uczestnikiem debaty publicznej. Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej chciał, aby była postrzegana jego instytucja niezależna, wolna od jakichkolwiek wpływów politycznych. Przed kierowaną przez siebie placówką wyznaczył trudne cele: rozbudzenie w społeczeństwie świadomości historycznej i tworzenie polskiej polityki historycznej. Tymi dwoma sztandarowymi postulatami wytyczył kierunek pracy IPN na wiele lat. W 2009 roku Janusz Kurtyka został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Sprawa Katyńska do końca jeszcze nie jest definitywnie załatwiona i trwanie tego śledztwa dowodzi, że państwo polskie tej sprawy nie odpuszcza, że państwo polskie uważa, że ta sprawa powinna być ciągle badana, drążona w oczekiwaniu na przełom po stronie rosyjskiej. Tak naprawdę największa nasza szansa to jest przełom i otwarcie akt archiwów rosyjskich i ujawnienie akt rosyjskiego śledztwa. I ten przełom byłby ważny nie tylko dla sprawy katyńskiej, ale w ogóle dla stosunków pomiędzy Polakami i Rosjanami. Ze zbrodnią katyńską nierozerwalnie łączy się pojęcie ludobójstwa. Rosja nigdy nie była w stanie zaakceptować tego słowa w odniesieniu do Katynia. Janusz Kurtyka miał zawsze jednoznaczne, kategoryczne zdanie na ten temat. W sposób oczywisty zbrodnia katyńska jest zbrodnią ludobójstwa. Jednocześnie można nawet zaliczyć na to szerszej kategorii zbrodni przeciwko ludzkości. To jest taka prawnicza klasyfikacja. I w oczywisty sposób była jednocześnie zbrodnią wojenną. Konieczna była także walka o pamięć o zbrodni katyńskiej. Przywrócenie właściwej narracji bazującej na prawdzie historycznej było dla Janusza Kurtyki tak samo ważne. O wiele ważniejszy jest problem kłamstwa katyńskiego w Polsce, w Polsce rządzonej przez komunistów, bowiem jest to jeden z takich założycielskich, kłamliwych mitów całego państwa komunistycznego. Prawda o Katyniu jako o zbrodni sowieckiej nie mogła przebić się do świadomości Polaków, nie chciano, żeby się przebiła, chociaż oczywiście ona się przebijała, dlatego że rujnowałaby jakieś zupełne fundamenty ideologii komunistycznej w Polsce, byłaby zagrożeniem dla legitymizacji władzy, jakkolwiek komuniści ją rozumieli. Kłamstwo katyńskie było penalizowane, że nie kłamstwo, tylko szukanie prawdy o Katyniu, że ludzie, którzy nawet w rozmowach prywatnych o tym mówili, mówili o tym w szkole, byli ścigani przez bezpiekę właściwie do końca lat 80. To jest coś nieprawdopodobnego. Jest niezwykle ważne, żeby pokazać zarówno tych, którzy starali się szerzyć prawdę o Katyniu, jak i tych, którzy w sposób absolutnie cyniczny tą prawdę starali się schować. 6 kwietnia 2010 roku w Centrum Edukacyjnym IPN przystanek Historia. Janusz Kurtyka wziął udział w promocji książki Zbrodnia katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa.
optymistycznie oceniał przyszłość relacji polsko-rosyjskich w kontekście wyjaśniania zbrodni katyńskiej. Do końca liczył na przełom. Było to ostatnie wystąpienie Jerzy Kurtyki w tym miejscu. Powinniśmy poczekać do tego czasu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, jak minął dzień 7 kwietnia i jak minął dzień 10 kwietnia, bowiem wówczas w sposób praktyczny będziemy mogli się zorientować, jak oficjalnie strona rosyjska manifestuje to, co wcześniej było przesyłane w postaci takich nieco ukrytych sygnałów. Ja myślę, że powinniśmy jako Polacy, jako naród spokojnie to obserwować i mieć nadzieję, że te sygnały będą pozytywne, bo one jeszcze przecież nie miały miejsca. To jest tylko nasze myślenie życzeniowe, a nie powinniśmy myśleć jak niewolnicy, tylko jak wolni ludzie. To znaczy powinniśmy oczekiwać i sygnałów, które nam się należą. Dzieło Janusza Kurtyki zostało nagle przerwane. Wbrew nadziejom prezesa, Rosja z zbrodni katyńskiej woli kłamać niż prowadzić z Polską dialog. Jednak IPN kontynuuje misję Janusza Kurtyki. Prowadzone są projekty edukacyjne, ukazują się publikacje, odbywają się wystawy i przeglądy filmowe o tematyce katyńskiej. Organizowany jest również ogólny polski konkurs plastyczny Sprzączki i guziki z orzełkiem z RC. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy w nagrodę za stworzenie pracy o ofiarach zbrodni katyńskiej odwiedzają polskie metropolie w Miednoje, Katyniu i Charkowie. Zapalają znicze przy tabliczce z nazwiskiem swojego bohatera. Bywa, że członka rodziny. Śledztwo w sprawie katyńskiej prowadzone przez IPN wciąż trwa. Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej służyć wiernie narodowi polskiemu, stać na straży prawa, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Tak mi dopomóż Bóg.